Proszę Państwa, przed nami druga tura. Ja chciałabym rozpocząć to spotkanie w Sanoku od podziękowania dla wszystkich mieszkańców Sanoka, powiatu sanockiego, wszystkich mieszkańców Bieszczadów i całego Podkarpacia za to, że po pierwsze poszli do wyborów, za oddane głosy i dziękuję szczególnie tym, którzy zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego, a także na kandydatów opozycyjnych. Przed chwilą tutaj rozmawiałam z młodymi ludźmi, którzy są na wycieczce w Sanoku, głównie ze Stalowej Woli, i ci nastolatkowie mówią, że gdyby oni mieli głosować, to wybraliby Rafała Trzaskowskiego. I gdy powiedziałam, czy rozmawiają z rodzicami, to oni mówią, że rodzice nie chcą ich słuchać. I to jest trochę takie znamienne, że część wyborców nie myśli o przyszłości, nie myśli o tym, w jakim kraju będą żyli ich dzieci, w jakim kraju będą żyły ich wnuki, więc wszystkich po pierwsze namawiam do tego, aby 12 lipca pójść do wyborów, namawiam do tego, aby zagłosować na Rafała Trzaskowskiego, abyśmy zagłosowali na przyszłość, na Polskę, która szuka przyjaciół, Polskę, która jest tam, gdzie zapadają dobre i mądre decyzje, decyzje dotyczące naszej przyszłości, Polskę, która będzie zakopywała wszystkie podziały i rowy, a przede wszystkim na kandydata, który będzie prezydentem wszystkich Polaków. Ja teraz oddaję głos Karolinie, która powie, co my proponujemy, co nasz kandydat proponuje dla Polaków. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Nasze dzisiejsze tutaj spotkanie z Państwem i później to, że my ruszamy dzisiaj po raz kolejny już w teren, ma za zadanie przede wszystkim przedstawić program Rafała Trzaskowskiego. Program, który został opublikowany zaraz przed głosowaniem pierwszej tury, z tego względu, że również nasz kandydat miał bardzo mało czasu na jego przygotowanie, dopracowanie. Program ten nosi nazwę Nowa Solidarność i Rafał Trzaskowski podzielił swój program na trzy elementy. Z jego punktu widzenia i również z naszego punktu widzenia najważniejsze. Pierwszy element to jest ten, który dotyczy nas wszystkich najbardziej. To jesteśmy my i to jest nasze najbliższe otoczenie, nasi najbliżsi. I tutaj w tym programie jest mowa między innymi o powrocie do refundacji in vitro, o inicjatywie ustawodawczej dotyczącej związków partnerskich. Jest również bardzo duży nacisk na edukację i na troskę o najmłodszych. Jest mowa o reformie edukacji, również o zwiększeniu zarobków zarówno nauczycieli, czyli tych osób, które za tą edukację bezpośrednio odpowiadają, jak również zarobków osób zajmujących się tą grupą najmłodszych, czyli przedszkolaków i dzieci uczęszczających do żłobka. Kolejny element programu to jest nasze otoczenie. I tutaj z kolei Rafał Trzaskowski od samego początku swojej kampanii powtarza, że jest za tym, aby będzie się chciał utrzymać profity socjalne wprowadzone przez obecny rząd, czyli to jest to 500+ i 13 emerytura. Z tego względu, że zostały wyciągnięte wnioski w związku z tym, że taka pomoc Polkom i Polakom po prostu jest jak najbardziej wskazana. Jednocześnie w swoim programie to, co Rafał Trzaskowski podkreśla, to, że ta pomoc nie wystarczy. Potrzebna jest również aktywizacja zawodowa i tutaj jest skierowany program Równych Szans. Są to darmowe żłobki, przedszkola. Program, który Rafał Trzaskowski wprowadził u siebie w Warszawie po to, aby rodzice ze spokojną głową mogli oddać swoje pociechy pod opiekę i zająć się swoją pracą zawodową. To jest również program stypendialny dla zdolnej młodzieży. Rafał Trzaskowski zadeklarował, że jako prezydent przekaże stypendia dla 50 tysięcy młodych osób, najzdolniejszych młodych osób, po to, aby mieli oni możliwość uczyć się i następnie studiować tak jak ich koledzy chociażby w Unii Europejskiej, na najlepszych uczelniach zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Nasze otoczenie to również służba zdrowia. Ta służba zdrowia, na którą miały być przekazane pieniądze, które ostatecznie rząd przekazał na media publiczne, czyli te 2 miliardy. Natomiast Rafał Trzaskowski tutaj również deklaruje, że do 2021 roku będzie pracował nad tym, aby zwiększono finansowanie służby zdrowia do 6% PKB. Tutaj bardzo duży nacisk kładzie na opiekę onkologiczną oraz opiekę dzieci, psychiatryczną dla dzieci. Ta edukacja, to zdrowie, również ten rozwój gospodarczy, któremu też ma służyć między innymi program grantów dla mniejszych miejscowości, które będą otrzymywać granty w wysokości 30 milionów w momencie, jeżeli zadeklarują się, że te pieniądze zostaną wydane na tworzenie nowych miejsc pracy, również po raz kolejny aktywizacja zawodowa. To dwa podstawowe filary. Natomiast jest jeszcze po trzeci filar dotyczący naszego państwa. I tutaj Rafał Trzaskowski wielokrotnie również podkreślał, że on nie godzi się na to, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, czyli łamanie konstytucji, czyli deprecjonowanie znaczenia sądów i polskiego sądownictwa, wręcz jego szkalowanie. Również nie zgadza się na to, co jest prowadzone chociażby w Skarbu Państwa. Te ogromne wydatki, te ogromne pensje, te ogromne premie i tutaj również ma zamiar wprowadzić, mieć wpływ na to i kontrolować, co z tymi pieniędzmi publicznymi, bo tak naprawdę mało osób sobie zdaje z tego sprawę, ale spółki Skarbu Państwa dysponują pieniędzmi publicznymi, czyli pieniędzmi nas wszystkich podatników. Nad tym też również jako prezydent chce trzymać pieczę i sprawdzać, czy faktycznie te pieniądze są wydawane we właściwy sposób. Proszę Państwa, ja jeszcze dodam jedną propozycję, która jest bardzo istotna dla wszystkich strażaków ochotniczych straży pożarnej. Rafał Trzaskowski proponuje dodatek 5% do emerytury dla wszystkich ochotniczych strażaków ochotniczych straży pożarnych, którzy przepracowali czy wysłużyli 10 lat. Myślę, że to jest bardzo ważne, bardzo istotne, zwłaszcza widzimy ich mocne, olbrzymie zaangażowanie wtedy, gdy są klęski żywiołowe, wtedy, gdy są wypadki, gdy są pożary i ludzkie tragedie. I to, co też Karolina mówiła, inwestycje blisko nas. Czyli, proszę Państwa, dzisiaj się mówi o porcie narodowym, kiedy nie mamy samolotów, brakuje nam obsługi, praktycznie lot, kiedy wiele linii już normalnie funkcjonuje, lot dopiero zaczyna startować po koronawirusie. Natomiast widzimy, jak brakuje, jak bardzo obcięto środki finansowe na przeciwdziałania powodzi. Tutaj na Podkarpaciu mamy te olbrzymie straty w dobytku ludzi, tragedie społeczne. Więc blisko ludzi, dla ludzi, to co jest możliwe, jeszcze jeżeli tu mogę i teraz się wtrącić i jedną kwestię dodać, to o czym pani poseł wspomniała, to powodzie. Już mamy pierwsze analizy dotyczące powodzi na Podkarpaciu i mówią one jasno o tym, że są one w dużej mierze spowodowane zmianami klimatycznymi, które w tym momencie dzieją się na świecie. I ta ekologia, ten klimat i ta troska o przyszłość naszej planety, również w kontekście naszych dzieci i najbliższych, to też stały element programu Rafała Trzaskowskiego i tutaj jest przewidziane, są dotacje skierowane do rodzin, do 10 tysięcy, w momencie, jeżeli rodzina zadeklaruje się, że w ramach swojego gospodarstwa domowego dokona wymiany okni, założy panele fotowoltaiczne, jakby dostosuje swoje gospodarstwo domowe do nowych wymogów klimatycznych i do tego, aby wspólnie troszczyć się o naszą planetę. Oczywiście jest też wymiana kopciuchów, to o czym od dawna jest mowa i o czym zawsze mamy do czynienia również na naszym terenie zimą. Jest też reprezentowanie tych spraw klimatycznych na arenie międzynarodowej, tak aby Polska występowała zarówno w tej roli, jak i w każdej innej jako silny gracz, jako partner do rozmowy, a nie tylko jako podmiot, który ma wykonywać polecenia innych.
Proszę Państwa, więc apelujemy, prosimy młode pokolenie, rozmawiajcie z rodzicami, bo mówimy o Waszej przyszłości. Apelujemy do starszego pokolenia, abyśmy żyli w Polsce, gdzie rodziny nie dzielą się, a zakupują podziały, gdzie jest tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka. Apelujemy też do wszystkich, którzy prowadzą taką hejterską, fake newsową kampanię, zrywają plakaty, że to jest niegodne i grajmy na każdym polu fair. I proszę Państwa, i na koniec, jestem zaskoczona i zadziwiona, że pan prezydent Duda odmówił udziału w debacie w mediach niezależnych. Jest uzależniony od telewizji publicznej, bo wie, że tam może liczyć na pełne wsparcie za 10 miliardów złotych, natomiast nie ma odwagi stanąć do obiektywnej dyskusji, gdzie zadają sobie pytania kandydaci, gdzie pytania zadają dziennikarze, pytania, które... I również ludzie, którzy zgłaszają pytania. Kiedyś apelował o to bardzo mocno, zresztą kiedyś pan prezydent Duda dużo mówił, nic z tego nie robi. No niestety odmowa debaty pokazuje, że niestety stchórzył. Czy sztab Rafała Trzaskowskiego będzie reagował na ostatnie wyczyny pana premiera Morawieckiego, który jeździ po Polsce i rozdaje czeki z Funduszu Aktywizacji Zawodowej samorządowcom? Proszę pana, no panie dyrektorze, gdy popatrzymy na samorząd i gdyby samorządowcy mieli odwagę powiedzieć, jak bardzo ten rząd zrzucił na ich barki bez pieniędzy wszystkie zadania i wszystkie obietnice, więc działania pana Morawieckiego i wszystkie te obietnice są typowym ruchem wyborczym. Myślę, że po wyborach dopiero okaże się, co tak naprawdę jest w budżecie państwa i tutaj no, na pewno sztab na wszystkie kłamstwa, nieprawidłowości będzie reagował. Wystarczy zapytać gminy, zwłaszcza gminy na terenie naszego powiatu, że wójtowie byli straszeni tym, że jeżeli nie poprą Dudę, to nie będą dostawali środków finansowych, więc na pewno takie reakcje na wiele, wiele sytuacji będzie miało miejsce. Co by zaradzili mieszkańcy Cisnej tym wszystkim głosującym 12 na terenie Podkarpacia, żebyśmy nie musieli być tą czarną owcą i tą plamą więcej? No, mieszkańcy Cisnej na pewno doradziliby, żeby wszyscy, którzy się wahają, przede wszystkim, żeby poszli do wyborów, żeby wszyscy, którzy popierali kandydatów opozycyjnych, zagłosowali na Trzaskowskiego. Mieszkańcy Cisnej, wielu uciekało przed systemem socjalistycznym, powiedzieliby, że szanujmy wolność, bo ją bardzo szybko można zniszczyć i zdeprecjonować. I też wiedzmy o tym, że rząd nie ma swoich pieniędzy, rząd rozdaje pieniądze osób, którzy płacą podatki, więc nic nie bierze się z niczego i mieszkańcy Cisnej powiedzieliby, że dobrze się żyje w miejscu, gdzie ludzie z dumą mówią głośno to, co myślą i nie obawiają się nikogo, kto by ich miał krytykować. Karolina, dodasz coś? Czy 12 lipca tak naprawdę to jest druga tura wyborów i to nie jest to, co pani poseł też wielokrotnie powtarza. To nie tylko jest wybór, to nie są tylko wybory prezydenckie. To jest wybór Polski i wybór tej wizji Polski, w której chcemy mieszkać, w której chcemy żyć przez najbliższe lata. Mieszkańcy Cisnej wielokrotnie udowadniali, że są ludźmi, którzy biorą sprawy w swoje ręce, są ludźmi samodzielnymi, których niełatwo jest przekupić, niełatwo omamić. Mamy nadzieję, że również pozostali wyborcy, czy ci wyborcy, którzy jeszcze do tej pory nie byli zdecydowani, chociażby przyjrzą się programowi Rafała Trzaskowskiego i zobaczą, że jest to oferta właśnie skierowana dla nich. Ponadto Rafał...
przed sam fakt tego, że prezydent Duda nie chce stanąć do debaty i to, że zaczyna się obawiać, to jest, wydaje nam się, kwestia też tego, że coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że taka prezydentura ponad podziałami, prezydentura... W jednym z pierwszych wystąpień, po tym jak okazało się, że będzie kandydatem na prezydenta, pan Trzaskowski powiedział o telewizji publicznej. Tak. Czy faktycznie, jeśli wygra te wybory, to czy faktycznie planuje jakąś inicjatywę związaną z likwidacją, bo wprost użył tego słowa. Tak. Czy na pewno będzie zlikwidowany, jeżeli mogę zacząć? Proszę bardzo. Na pewno będzie zlikwidowany abonament telewizyjny, jeżeli chodzi o media publiczne. Zarówno w swoim programie, jak i cały czas też sztab Rafała Trzaskowskiego zastanawia się nad tym, czy dojdzie do faktycznej likwidacji mediów publicznych, czy media publiczne będą funkcjonować i istniały, bo umówmy się, media publiczne są mediami, które są potrzebne w momencie, jeżeli one służą we właściwy sposób, tak? Jeżeli są prowadzone, zarządzane we właściwy sposób, jeżeli są prowadzone obiektywnie. I to nie jest tak, że jakby instytucja mediów publicznych jest z gruntu zła. Ona potrafi służyć Polsce, Polakom we właściwy sposób, powinna służyć, tylko w momencie, jeżeli prowadzone są w obiektywny sposób. Tak? To znaczy telewizja publiczna w tym kształcie zostanie zlikwidowana? Tak, w tym obecnym kształcie, który jest. Drugie moje pytanie dotyczy pandemii. No, wciąż niestety żyjemy w czasie pandemii koronawirusa. Trwa wyścig, jeśli chodzi o wygenerowanie, stworzenie szczepionki, skutecznej szczepionki. I mam pytanie, co pan Rafał Trzaskowski jako kandydat na prezydenta Polski myśli o przymusie tych szczepień. Czy faktycznie to powinno się odbywać na zasadzie przymusu, czy dobrowolności? Żadna szczepionka nie jest przymusowa. Dzisiaj, panie redaktorze, nie mamy szczepionki. Natomiast jeżeli mówimy o koronawirusie, to ja bym chciała, żeby wszystkie zakupy zostały dokonywane w polskich firmach, w polskich przedsiębiorstwach, bo przecież i maseczki produkujemy, i przyłbice produkujemy, i respiratory produkujemy. Ja nie rozumiem, dlaczego, mówiąc tyle o wspieraniu firm polskich, tak naprawdę kupuje się wszystko w Chinach albo płaci się za coś miliony złotych, co nie zostało dostarczone, czyli mówię o respiratorach do Ministerstwa Zdrowia. Więc proszę Państwa, będzie na pewno dyskusja wtedy, gdy ta szczepionka zostanie odkryta, przygotowana i przede wszystkim najważniejsze, żeby ona była sprawdzona, czy jest bezpieczna. Wspomniała Pani o związkach partnerskich. Czy można by było ewentualnie rozwinąć ten punkt programu? Jakie ewentualnie regulacje prawne powinny zostać wprowadzone w tej kwestii? Teraz gro ludzi żyje w związkach partnerskich, tak? Nie wszyscy decydują się na śluby i to jest to, o czym mówi też Rafał Trzaskowski, że przede wszystkim pora na to, aby uregulować te związki partnerskie. Nie może być sytuacji, gdzie ludzie żyją ze sobą 10-15 lat, a w momencie choroby bądź też jakichś problemów finansowych nagle nie mają do niczego prawa i są traktowani jako zupełnie obce dla siebie osoby. Poza tym, jeżeli chodzi o program Rafała Trzaskowskiego, na tyle, na ile to jest możliwe, są przedstawione założenia tego programu. W momencie, jeżeli to też, co Rafał Trzaskowski cały czas podkreśla, jakby żadne regulacje czy żadne konkrety nie będą wprowadzane bez debat społecznych, więc jeżeli chodzi o samą inicjatywę ustawodawczą, czy później dalsze kroki, będą one szczegółowo doprecyzowane. 90% związków partnerskich w Polsce to jest związek kobiety i mężczyzny, którzy żyją ze sobą długie lata, natomiast nie chcą brać ślubu. I takie związki mamy na Podkarpaciu, mamy w Sanoku, mamy w każdym miejscu w Polsce i trzeba stworzyć przepisy, które sankcjonują możliwość dziedziczenia, możliwość wspólnych rozliczeń finansowych, możliwość opieki medycznej i zasięgania opinii publicznej. Jeżeli chodzi o natomiast drugie pytanie, które pan zadał, czyli możliwości adopcji dzieci przez związki homoseksualne, nie ma takiej możliwości i zgody.
My chcemy prowadzić i prowadzimy kampanię pozytywną, czyli przedstawiającą propozycję, mówiącą o niebezpieczeństwach i mówiącą, do jakiego stanu Polska i Polacy została doprowadzona pod rządami i przy często niemej zgodzie obecnego prezydenta. Więc wszystko się może zdarzyć, ale ja jestem osobiście zwolennikiem tłumaczenia ludziom, rozmawiania, przekonywania, no ale też sztab reaguje na wszystkie bieżące sytuacje i działania też i konkurentów, więc zobaczymy.